Zresztą jaki to jest ogromne. Może na kamerze to nie widać, ale jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale po długiej przerwie. Jest zima, jest zimno. Snowschool jest. Wczoraj doszedł. Już pierwsze jazdki mieliśmy wczoraj z Antkiem. Byliśmy na takiej górce, a szczerze mówiąc nie za dobrze to poszło, ponieważ śnieg jest taki... No może teraz nie, ale jest taki suchy, nie jest mokry, nie lepi się. I na przykład po takim puchu, no to się super jeździ. Zwłaszcza na tej hulajnodze, która jest przystosowana do puchu, a nie do takiego ubitego śniegu. No ale zobaczymy co... Zmoczyłem ją, a będę ją wrzucać do samochodu teraz. Genius. To jest taki, że odpalamy betę. Jeszcze na odcinku nie było bety. Woo! Pierwszy odcinek z betą. Jest to BMW E92 335. Jest fajne, czarne, szybkie. To się liczy. I wygląda bosko. Hulajnoga jest zapakowana. W ogóle jaki jest plan dzisiaj? Dzisiaj chciałem pojechać na taki spot koło mnie. Jest dosłownie 5 minut drogi ode mnie. Tam powinien być taki fajna górka w dół, na której można byłoby poskakać fajnie. Tylko najpierw muszę zobaczyć, czy tam da się w ogóle jeździć, wtedy pojadę po Michela i Antka i pojeździmy z nimi, zobaczymy co oni wrzucą na snowscootie. Antek już jeździł, Michel jeszcze nie, powinno być spoko, a teraz cold start bety. Ale głośno. Piękna sprawa. Dobra, bo bez młota to nie robota? Nie, to nie tak. Bierzemy łopatę, trzeba będzie usypywać. I myślę sobie, żeby wziąć sklejkę, którą kupiliśmy kiedyś. Może z niej uda się zrobić rampę, tylko nie wiem, czy ją włożę do bagażnika. Kurde, ta by była fajna, bo jest szeroka dość i długa. Wiem, co myślicie sobie, weź rampę, ale nie będziemy jej taszczyć i za bardzo nie mam jak. Rampę sobie wrzucimy tutaj do ogródka i to jest fajny puch, może coś uda się zrobić, ale tak, no to bierzemy jakąś sklejkę, nie wiem, którą wziąć. Także no, chyba weźmiemy tę. Co nie wejdzie? Idealnie. Jesteśmy na spocie, jest łopata, jest sklejka, snowscoot. Pokażę wam teraz tutaj, jak to wygląda. Tu są takie zbocza, najprostsze, najfajniejsze, to są schodki, elegancko. Tu na drugą stronę, może trochę wiać, ale tu można zjeżdżać, jest idealny w dół drop i tam można hopę usypać, myślę. O ile będzie dość dużo śniegu, chociaż jest, o kurde, dobra, jest całkiem sporo śniegu. Także bierzemy itemy, rozkładamy skleje, pod nią napakujemy śniegu, na nią napakujemy śniegu i będziemy próbować jakieś triczki. Ciekawe jak to wyjdzie, sam jestem bardzo ciekawy, oglądajcie. Dobra, jak mogliście zauważyć, tu nie ma green tape'u, ale są piny. Piny to są takie wystające dingsy i one blokują buta czy gumę, jaką macie pod, są po prostu podeszwę blokują. Hulajnoga jest dosyć ciężka, byłem w szoku, bo waży około 5,5 kg, także ciężko jest na tym robić jakiekolwiek większe machanki. Na dodatek, żeby wylądować, ciężko jest wylądować idealnie w tej pozycji. Czasami was lekko skrawędziuje, od razu lecicie w bok albo w drugą stronę i wtedy jest niefajnie. Sama hulajka bardzo fajnie się ślizga. Zaraz pozjeżdżamy sobie stąd, ale najpierw te skleje położymy tam, zrobimy lekkie wybicie. Tak, zrobię tail whip drop. To co? Ale fajnie, Boże. Ale sztos. Dobra, na moje inżynierskie oko to wygląda całkiem solidnie. Jeszcze to ubijałem przed chwilą. Sklejka jest tu. Trzeba było dać trochę więcej śniegu tam, bo sklejka sama w sobie się sama nie wygnie. Więc trzeba zrobić łagodny łuk. No i z takim napędem myślę, że można już fajne rzeczy porobić. Mimo, że to jest śnieg i że wysokości nie są jakieś duże, kask obowiązkowo musi być. Nigdy nie wiadomo. Antoni, witaj. Siema. Będziemy skakać teraz. Jepio. Tego nie przewidziałem.
To też trzeba będzie uklepać, kurde. Wystarczy, że przejadę tutaj parę razy, uklepię to, tu uzupełnimy ten ubytek. Przełopotowaliśmy tutaj, żeby utwardzić. I to już o wiele lepiej wygląda. Jeszcze tu na górę. W bok zjechałem. Zahamowało mnie na końcu, ale prędkość była spoko. Tutaj dobiłem śnieg dość. Myślę, że jak uklepiemy go na tyle, żeby był twardy, to będzie taka prędkość, że szok. O! I to jest to! O tym mówię. W sumie całkiem daleko poleciałem tutaj. Znaczy daleko jak na rampę, którą zbudowaliśmy. Dobra, let's go! Teraz dopiero się zaczyna zabawa. Mocno pompuj. Rozwalił cały najazd. Spróbuję flipa. Zrobię sobie jeden najazd, albo dwa, albo trzy, albo cztery. Ale misja była taka, że przyjeżdżamy tu i trzeba zrobić flipa, bo... Co? No. Wcięło mnie na górze. Poleciałem do przodu, pochylony. O, w jeża. Ale spróbowałem. Ja pierdzielę. No wiem. Za mało. Zabrała mi prędkości. Dobra. Próbować jeszcze raz? Jak Antek mówi, żeby próbować jeszcze raz, to spróbuj jeszcze raz. No to nie jest duże, to jest małe. To jest malutkie. No. Kurde, chciałbym większą rampę. O, lepiej! Ale wciął mi na samej górze, jak byłem. Tak samo jak wcześniej. Patrz, jak wyżłobiłem tu ładnie. Dobra, kurde, ta rampa jest źle wyprofilowana. Nie wiem, czy wieje dobrze. Ta rampa jest źle wyprofilowana. Ogarnęliśmy, że płoza przednia zdziera po prostu stąd śnieg. To mnie strasznie hamuje. Nie wiem czemu w sumie zakręciłem tego backflipa, nie czułem tego wcześniej. Także na razie dajemy sobie spokój z backflipem. Porobimy jakieś luźne triczki. Ogarnęliśmy, że mogliśmy wziąć wodę. Tego nie zrobiliśmy, bo jest zimno i ten śnieg. Jakby było minimalnie cieplej, to on by się powoli roztapiał i by się robiła taka ciapa. A teraz się po prostu rozwala na kawałki. I są takie bryły, które się trochę lepią, ale nie na tyle, żeby zostać w jednym miejscu w kawałku przez dłuższy czas. Dobra, dawaj. Ty, a jakbyśmy ustawili tą skleję w drugą stronę, żeby była dłuższa, to będzie bardziej płaska i nie będzie tak zżerać tego. Dobra, robimy to. Tak. Dobra, pokminione, sklejkę wrzuciliśmy i ubiliśmy to tą sklejką, tą hopę. Jest większa, ma fajniejszy kąt i kurde, wydaje się o wiele bardziej trwała. Także spróbujemy teraz na tej. Znaczy wiecie, kto nie próbuje różnych rzeczy, ten nigdy nie dojdzie do perfekcji. Nie mówię, że ta rampa jest perfekcyjna, ale jest na pewno lepsza niż tamta wcześniejsza. Już jest lepiej. Bar whip. W końcu, może. Wow, pierwszy trik. Dobra, ogarnęliśmy, że jak nie mamy na tyle twardego śniegu, żeby rampa była pionowa, bardziej pionowa niż ta, bo pęk teraz malutki, to nie ma w ogóle co próbować, bo płozy i tak, przednia płoza wyżłabia i niszczy cały najazd, także albo lód i pionowa rampa, albo bęk i bardziej płaska rampa z ubitym śniegiem. Teraz Antoni co robi? Dwa whipy robi. Takiego bęku zrobiłbym beko? Na snowscootie? Czy za mały? On jest do kolana. Korci mnie trochę. Na nogę. Co? Spoko, nie? Zrobię to. Wow. Yo. Ładnie. Gitara. Spoko. Twoja kolej. No już było. Nie no, ja bym spróbował tego flipa w sumie. Zrobię fingera. Tylko tutaj ciężko jest uderzyć dek. Dobrze, że mam rękawiczki, jakby nie miał to. O
ten bok można sobie palce rozciąć łatwo. To jest ostre. Także tylko rękawiczki. Spróbuję. Tak. Prawie z pierwszej. O, moja dupa. Jeszcze raz. O! Yo! Drugi trik zrobiony. 3 godziny na miejscu, drugi trik. Taki urok zimy. No, taki urok są skuta. Ale co teraz? Kikles. Wow! Wydawało to mi się łatwiejsze. Mi też. Jest ciężko. Ciężko. 5-6-kilowa hulajnoga. Śnieg, który nie chce współpracować. Zimno. Ślisko. Ślisko. Dobra, koniec narzekania, trzeba robić triki, lol. Fuu, dwie baterie mi padły, miałem naładowane na 100% i wcale długo tak nie nagrywaliśmy. Ale jest bardzo zimno, więc te baterie sobie dostają w ciry. I ten, myślę, że po prostu przyjdziemy tutaj kiedy indziej. Ale z dzisiaj to tyle i widzimy się później. Dobra, jest następny dzień, nie padał w nocy śnieg. Ale tym razem wzięliśmy kanister z wodą i polaliśmy najazd i zrobił się taki trochę oblodzony, także nie powinien się zapadać i podsypaliśmy trochę rampę, także czas na backflipa, takiego normalnego, walka z backflipem. Zasypaliśmy śniegu, jest minimalnie większa, ale czuć te różnice, że jest większa. Pięknie. Bardzo obiecująco. To był faceplant. Ojej, wszystko dobrze? Tak. I zakręciłem cały. Wszystko może być. Tory były tu. Szyny też były złe. Tory też były złe. Kurde! W ogóle patrzcie, ta rampa jest do mojego kolana. Nie jest w ogóle żaden wymysł profesjonalnej architektury skateparkowej. Śnieg, który nie chce się lepić. Zrobiony na prowizorce pełnej. Nice. Prawie, już prawie odjechane. Zostawcie łapkę w górę, to zrobię z tej próby. To przez to, że zostawiliście łapkę w górę. Dziękuję wam za to. No. Ciężkie. Spróbuję. Inwarda spróbuję. Wydaje się ciężki, ale powinno siąść. Ale lądowanie jest straszne. Lol. Walka z backflipem zakończona sukcesem. Wygraliśmy po kilku dobrych godzinach bicia się z tą rampą. Udało się. Dajcie znać, co myślicie o snowscoocie, czy jeszcze coś z tego nagrać. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw łapkę, suba, komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Elo.